Wieczorem to tutaj naprawdę tłumy. Zobaczcie, ile ludzi tutaj przyszło. Przychodzi coraz więcej, bo no, robi się dopiero ciemno. Każdy chce zobaczyć oświetlone miasto. Wow. Fajnie. Cieszę się, że przyjechałam. Cieszę się. Popatrz, ten policyjny samochód mu zjeżdża. Ja nie wierzę po prostu w to. On mu zjeżdża, żeby go mógł wyprzedzić. No ale tutaj już może wyprzedzać. A przed chwilą my żeśmy widzieli, jak inny samochód na podwójnej ciągłej wyprzedził ten policyjny samochód. No to jest nie do pomyślenia u nas. Thank you.
jeszcze żeśmy dobrze nie zaparkowali, a już mamy policyjną kontrolę. No, nie jest tak źle. Przyjechali sobie policjanci zrobić przerwę na lunch. Oni tam siedzą z boku, ale nie będę pokazywać. Ale przy okazji żeśmy się zapytali ich, czy możemy sobie tutaj stanąć, bo właśnie planowaliśmy tu, gdzie oni zaparkowali motory, zatrzymać się. No i trochę było śmiechu wokół tego, bo generalnie no, przepisy są tutaj dość luźne, więc niby nie, ale tak, ale potem stwierdzili, że to miejsce jest bardzo, wiecie, dużo osób przychodzi tutaj wieczorami, co my żeśmy, ja wiem jeszcze z doświadczenia swojego, jak tu mieszkałam, bo właśnie jak wspominałam po drodze, że to jest miejsce, gdzie się przychodziło na spacer wieczorem i tu mnóstwo ludzi przychodzi, a teraz też oczywiście przyjeżdżają samochodami, grają muzykę i tak dalej, więc no nie jest to jakieś najbardziej ciche miejsce, ale ja strasznie bym chciała być w miarę blisko centrum miasta, a to jest w samym centrum miasta, bo chciałabym trochę pozwiedzać, nie? No, taki dylemat trochę, no zobaczymy. No to wiadomo, no ale to duże miasto jest, to wiesz, jak jest w dużych miastach. Najgorsze, że teraz musimy zjechać, no zjechaliśmy z całej góry, żeby ponownie wjechać na górę. Czyli tu w lewo, nie? Tak, bo dookoła jest po prostu droga jednokierunkowa. Czyli tu w lewo, nie? Tak, w lewo. Jest zieleń, tej zieleni w Atenach nie ma za dużo, tak więc ludzie przychodzą tu. Lepiej na sofie przed telewizorem, z zimnym piwem. No to już mam gdzie powiedzieć, jest, ale widok jest po prostu bombastyczny. Oczywiście widok jest tu. Przez kraty. Przez kraty. Po Angolę. Angielski samochód. A to mogą być też Grecy, którzy tak, w Anglii pracują. No. Dobra. Możemy też sprawdzić tą uliczkę, co tam było pokazywane jako ślepa uliczka. Też tam można, może nawet na, nie wjechać tu, a nie, to jest ten pewno. Na pewno tutaj zostają Niemcy. Zostają na noc, może już tu spali nawet. No i trochę mamy zagwozdkę, gdzie spać. Tutaj jest taki ogromny parking, plac z widokiem na Ateny i można tu zostać na noc, ale bardzo dużo ludzi tutaj przyjeżdża. Nie wiem, co zrobimy. O, muszę się zastanowić. I upał jest niemiłosierny, po prostu powiem wam szczerze, że odechciewa się jakiegoś zwiedzania i właśnie się zastanawiam, co teraz zrobimy. Niedźwiedź poszedł już trzeci raz zamoczyć Bellę tam pod wodę, jest akurat kran z wodą. Tutaj widzę, cały ten plac jest, widzicie, gumy palą,
No, tak więc wyobrażam sobie, jaka tutaj będzie jazda wieczorem. Co, Bella, wykąpałaś się? Wejdziemy sobie na górkę, zobaczymy, na ile widać teraz Akropol i rozkminimy, co dalej. Najwyższe wzniesienie tutaj w Atenach i punkt widokowy. Tam przede mną jest Akropol, który ja widzę świetnie, a wy pewnie trochę mniej, bo słońce pali prosto w moją stronę. Nie ma tych zabytków bardzo dużo w Atenach, niestety niewiele pozostało, ale kilka rzeczy jest tu za mną. Oczywiście widzicie małą cerkiew, tak więc można sobie tam wejść i zrobić jakieś fotki, ale nie po to się tu przychodzi. Przychodzi się tutaj dla tych widoków. Najlepszy czas to jest oczywiście po zmierzchu, zaraz po zachodzie słońca, na zachód słońca lub zaraz po, wtedy jest tutaj najładniej i można zrobić najlepsze zdjęcia. Po długich debatach decyzja zapadła, że zaparkujemy tutaj. A tutaj jest wjazd do amfiteatru i tu nie można zaparkować, ale można zaparkować tu. Jest tak jakby taki ślepy zaułek. A i tu my sobie po prostu się rozłożymy. To będzie lepiej niż na tamtym wielkim parkingu, gdzie będzie Sodoma i Gomora po prostu w nocy. I tak pewnie będzie tutaj głośno, bo będzie słychać, że jest blisko, ale przynajmniej po głowie nam nikt nie będzie chodził. Darmowych atrakcji w Atenach to zmiana wartowników. A co godzinę, codziennie przez 7 dni w tygodniu odbywa się tutaj taka zmiana, a w niedzielę o godzinie 11 jest troszeczkę bardziej uroczysta, trochę dłuższa. Jakby ktoś miał okazję być w niedzielę, to na pewno warto. Jak nie, mimo wszystko to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, którą koniecznie trzeba zobaczyć. Thank you.
że jestem pełna podziwu. Oni w tych rajtuzach, przy tym upale, po prostu ci, którzy schodzili z tej warty, mimo że są tutaj tylko godzinę, to jest aż godzinę. Żołnierze Gwardii Honorowej to nie są żadni płatni żołnierze, nie, to jest zwykła służba wojskowa, która jest w Grecji obowiązkowa i obecnie trwa jeden rok. No i można sobie wybrać wśród różnych opcji, jeżeli jesteś wystarczająco wysoki, to możesz właśnie do tej Gwardii Honorowej trafić. Nie wszyscy się decydują, bo to jest tak ciężki kawałek chleba, duża musztra i w ogóle no po prostu nie każdy chce takie coś robić. Ale z drugiej strony ci, którzy się zdecydują, mają o wiele większe szanse na to, żeby dostać dobrą pracę, bo jest to bardzo mile widziane w CV. Zaraz obok parlamentu jest bardzo ładny park, tak więc warto tutaj wejść, przespacerować się, a tym bardziej w upalny dzień to jest ochłoda. My teraz już mamy 7:30, słuchajcie, i fiu, jak widać zresztą. No. Ten park jest oczywiście za darmo. Jak widzicie tutaj za mną są no takie poletka u góry, że nie jest tak rewelacyjnie, ale jest kilka ładnych skwerków, tak więc na pewno i tak tu będziecie blisko, więc warto sobie zajrzeć. A tutaj w tym baseniku ze zgniłą wodą są żółwie, żółwie wodne i są naprawdę bardzo duże. To są takie żółwie, które często my mamy w domach, ale w domach to ludzie mają z reguły taki rozmiar. A tu są takie jak ręka albo nawet większe. Halo, lutraki? Lutraki? Tak żeśmy się zziajali, że postanowiliśmy zaszaleć i wziąć taksówkę na górę. Bo mimo, że już robi się trochę chłodniej, ale to trzeba się na górę wdrawać, to już nie, my to za starzy jesteśmy, tak więc jedziemy. Taksóweczko. Jedziemy tą samą drogą. Nie ma innej drogi. Nawet ten samochód tak ledwo daje radę w sumie, nie? No. No, bo my myślimy, że to nasz Złomek już tak ledwo daje radę, a to po prostu te niektóre góry są takie wykańczające. I tam na samej górze żeśmy byli przedtem. I tam jest nasz parking. Edo, Edo, Edo. Tak jak? Yes, Edo, Edo. Okay. Thank you. Okay, if I stop, Ali. If I stop. Super, pan chciał 3 euro. No to daliśmy mu 5, no bo bez przesady. Super. A mówiliśmy właśnie, że tyle taksówek. I ludzie, wiecie, łapią. I faktycznie, no nie dziwota, jak takie ceny. Nie trzeba w jakieś Ubery czy inne rzeczy się bawić, tylko po prostu 3 euro za taksówkę. Słuchajcie. Tanio. No, super tanio. W samą porę na zachód słońca, słuchajcie. Zaraz będzie. Uwielbiam. Board.
Wieczorem to tutaj naprawdę tłumy, zobaczcie, ile ludzi tutaj przyszło, a przychodzi coraz więcej, bo no, robi się dopiero ciemno, każdy chce zobaczyć oświetlone miasto. Wow, fajnie, cieszę się, że przyjechałam, cieszę się. Oczywiście każdy chce mieć jak najlepsze ujęcie tutaj Akropolu. Telefonem jest to praktycznie niemożliwe. No ale co nam? Liczą się chęci, prawda? Każdy chce. Ja polecam po prostu posiedzieć i zobaczyć, podziwiać. Chyba, że macie super zarąbisty aparat, no to wtedy na pewno uda się jakieś lepsze ujęcie zrobić. Ja wam popodziwię po prostu. No dobra, zmęczyłam się już. Niedźwiedź to w ogóle nie przychodzi w takie miejsca. Nie lubię. A jego to cyrk. Cyrk. No trochę jest taki cyrk. To będę dużo gadać. Ateny wyglądają bombastycznie nocą i kiedyś jak tutaj mieszkałam, to właśnie wieczorami wychodziło się na spacer. Na górę czasem, a czasem po prostu pochodzić po ulicach. I fajne wspomnienia. Fajnie. Tak więc jak coś będzie, to polecam przespacerować się wieczorem w różne miejsca. Dotarliśmy na górę Likavitos w samą porę na zachód słońca. Z Belą będziemy podziwiać. No ona podziwia kota w tej chwili. Stój! Chodź tu. Dobrze, że wzięłam ją na smyczy. Chodź, zostaw kota. Zostaw. Zachód słońca podziwia, a nie tam kota.